tragicznego wypadku w powiecie pułtuskim. W zdarzeniu uczestniczyło 6 pojazdów, w tym jedna ciężarówka. Jeden z kierujących z pojazdu osobowego z nieustalonych jeszcze przyczyn zjechał na pas przeciwny. Kierujący pojazdem osobowym zmuszony był wykonać manewr. Uderzał w nadjeżdżające pojazdy, w wyniku czego jego pojazd położył się na boku. Do zdarzenia doszło dziś w miejscowości Gzowo w powiecie pułtuskim na trasie łączącej Serock z Pułtuskiem. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że pojazdy osobowe jechały w kierunku Warszawy, natomiast samochód ciężarowy kierował się w stronę Pułtuska. 3 osoby poniosły śmierć na miejscu, jedna w ciężkim stanie została przewieziona śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Utrudnienia na trasie trwały kilka godzin.